rozmawiamy z ludźmi z okolic Złotego Lasu. Właśnie spotkaliśmy jednego pana, który jest chyba grzybiarzem. Przepraszam, halo? Tak. Pan, czy pan tu jest z tych stron? No, oczywiście. Interesują nas, proszę pana, rzeczy, historia jakaś, no to jak... o Walimiu, ale nie tak o Walimiu, jak o tych stronach, o Złotym Lesie. Może pan coś słyszał? O Sztolniach starych. No to starsi ludzie mówią, że tu jest pochowane pełno złota, srebra, bo przecież Sztolnia tu jest jeszcze poukrywane. Tu wszystkie tereny leśne, tu są bunkry pod całym lasem robione. Czy był pan kiedyś może w jakiejś tej sztolni, czy co? No nie miałem akurat okazji, bo wszystko jest kamieniami zakamieniowane. A mówią tu o jakimś wejściu, że kilka aut w 40, może pan zna jakąś historię, w 43 roku przyjechali na samą górę. W 40 nawet czwartym. Aha. Tiry wjeżdżały do sztolni, bo tu jest kilka ponad sztolni. Tak. Tiry całe wjeżdżały. Na dwa tiry był wjazd. Tak samo u nas w Witoszowie. I czy co, już nie ma tych sztolni? I tiry znikały. A, to znakiem, no dobra, potem te wejścia, czy co, czy coś... Dlatego wszystko jest zakamieniowane. A, jest to jednak, bo my żeśmy byli z tamtej strony, koło tamtej sztolni. Tu prawdopodobnie była ta... Przy każdym wejściu jest wszystko kamieniami, głazami zapierdzielone. Dokładnie, jak pan mówi. Także tylko trzeba co, a może pan też szuka? Też szukam. Nieraz znaleźliśmy monety złote, różne rodzaje. Tutaj? Oczywiście. Słyszał pan o tych, o w Złotym Lesie znajdowali samorodki złote, no bo Złoty Las. Tak. Tak? Nie jedne złote monety. Proszę. Były zakopane pod ziemią, pod drzewami. Dlatego jest nazwany Złoty Las. Tak. Dlatego taka nazwa.